Co ja zrobiłem? Nie wierzę, że to zrobiłem, zepsułem, przegrałem. Ja pierdzielę, przecież ja teraz tego nie zrobię. Gry przeglądarkowe to raczej grałem niż je oglądałem. Horrory w dużej mierze kojarzę przez wzgląd na to, że oglądałem horrorki u Roya. Ale w pewnym momencie po prostu przestałem, więc nie jestem za bardzo zaznajomiony z tymi bardziej nowymi, szczególnie takimi typowo memicznymi horrorami właśnie, jak Hello Neighbor, którego oczywiście tytuł kojarzę, Granny, którego tytuł kojarzę, ale nigdy tego nie widziałem na oczy za bardzo. Bo dla mnie to jest takie niskobudżetowe rzucanie się na to, że łatwo się horror robi i nie przepadam. No i dobra, mamy kolejny biom. Od razu was poinformuję. Już na pewno widzieliście, bo na pewno to zostawiłem, że gra mi się zawiesiła. Nie pamiętam, jaki miałem stan dinozaurów. Wydaje mi się, że dużo lepszy w poprzednim podejściu. Teraz wy będziecie go widzieć, bo ja go sobie porównam. To jest mój obecny stan. A to jest stan sprzed bloka. Tak, tak to wygląda, tak to wyglądało. Gramy dalej, co ja poradzę. Przeszedłem całą grę jeszcze raz, tym razem skrótami. Może wam jakiś skrót z tego zrobiłem, bo robiłem level, których wcześniej nie robiłem. Jakieś śmieszne momenty, nie wiem. Na razie gramy dalej. Kojarzę Elevena. Ale kojarzę go jako postać, bo to są osoby, które się kręciły wokół uniwersum konkretnych youtuberów, których akurat oglądałem. Ale samego Elevena nie oglądałem. Bardziej po prostu właśnie oglądałem ludzi wokół niego. Ale właściwie ludzi... ale spaliłem! Ludzi wokół których on się kręcił. Nienawidzę tych chowających się... Wiecie dlaczego? Bo w momencie jak one wychodzą spod ziemi, spod lawy, to one są mordercze dla mojego dinozaura. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest specjalne, ale wiem, że tak jest i nie chcę stracić dinusia, więc... to będę się starał jak mogę, żeby go nie stracić. No dobra, o Jezu, co ja zrobiłem? I teraz jak złapię fokę... No dobra, łapmy fokę, trudno. W razie czego będę miał jedno życie mniej, a więcej dinozaurów. Po raz kolejny nie planuję skipować, więc nie będę skipował. Skipowałem, jak nie widzieliście, żeby tu szybciej dotrzeć, ale skipować więcej nie będę. No dobra, trudno, no, nie przejmuję się tą foką, góra, że nie zginąłem. Grunt, że nie zginąłem. Nice, dobra. Napijmy się czegoś. Chciałem, że zdechnę teraz. Dzisiaj sok grejpfrutowy, bo już nie mam gorączki. Więc nie ma kawy i gripexu, jest tylko sok grejpfrutowy. Dobra. Może niebieskiego? Tu się nieźle sprawdzał w sumie... świderek. No może niebieski lepszy? Dobra. Niech będzie na razie niebieski. Ja, ten drugi to na 100% jest bakłażan. Nawet nie będę dotykał tego drugiego jaja. Jak są dwa, to prawie na pewno jeden z nich to bakłażan. Ale zepsułem, nie wziąłem tego mięska. O, tu jest mięsko, dobra. Bakłażan? Dobra, już tego nie sprawdzę. Ja się boję tych bakłażanów w huk. Bo tutaj praktycznie wszystkie dinozaury, jakie dostaję, to dostaję z poukrywanych jajek. Więc bardzo się boję tych, które są jawnie postawione przed moją twarzą. Bardzo się boję. Ja bardzo lubię sok z grejpfruta, regularnie go piję. Jako, że mam teraz wyciskarkę do soków, taką ładną, tą wolnoobrotową, to korzystam. Korzystam i wyciskam sobie sok z grejpfruta. Bardzo lubię, polecam wszystkim. W końcu się spotkało dwóch, których wspieram najbardziej. Nie wiem czemu tak regularnie w tym biomie właśnie pojawia się ten stop czas. Może dlatego, że są to krety, które i tak mnie mogą zabić. Mimo tego, że czas jest zatrzymany. Są dość zaskakujące i mogą właśnie zrobić mi taki numer, że się pojawią mi przed twarzą. Spadaj, krecie.
tło. Spadaj, ziom. Dobra, zielony, wspaniale. O, Wilgax, podesłałeś linka. A ty, gdzie? To ty podesłałeś go więcej niż tylko na naszym Discordzie. Nice. Dziękuję ci bardzo w takim razie. Ja wiem, że to robisz regularnie, ale ja regularnie jestem za to wdzięczny. O, owocek, bo ostatnio mi brakuje. Spoko jest. Czyli taka rodem z tego, z Super Nintendo. O Jezus, ile ty wystrzeliłaś tych rzeczy, chmuro. O, no właśnie tak liczyłem, że to coś będzie. To w sumie może być całkiem ciekawe. Nie, myślałem, że coś ciekawego, oni mi chcą dawać skipy na planszę. Ja nie chcę skipować plansz, ja chcę przejść to legitnie. Wszystkie levele przejdę, wszystkie. I'll do all of them. Make it count, boy. Te chmury są straszne, jak one się rozstrzelają. Wystrzelą trzy z rzędu. To jest dramat. Jeszcze nie dają mi się za bardzo zatrzymać, bo właśnie przez nie muszę cały czas być w ruchu. Irytujący to jest huk. Spadaj. Na dziesięciolecie FNAF-a. Ej, w sumie chętnie bym nawet testował taką grę. To jest coś, co mógłbym spróbować. Ale standardowo, jeśli jakąś grę chcecie, żebym zagrał oficjalnie na streamie, no to może się ona pojawić na wtorkowym, pod warunkiem, że podrzucicie posta. Na rekomendacjach ja z tego robię ankietę i potem zobaczymy, czy trafi. Nie przeszkadza mi to. Jak mi ją wygłosujecie, to ją kupię. Idź poszlifować drewno, panie CJ. Idź. Kiedyś jak otworzysz biznes, to od ciebie kupię jakieś fajne drewniane meble. Zawsze chciałem mieć drewniane meble w domu, ale one są fuk drogie. A jakbym wiedział, że to ręczna robota, to nawet bym zainwestował. Oh fuck. Czy ja to chcę? Dobra, wezmę. Najwyżej umrę. Potrzebuję dinozaurów. O, duch. Oho, duch jak w Mario, nie jest do zabicia. Wspaniale. Nie biorę więcej tego niebieskiego. Fuck it. Dobrze, że miałeś dinozaura. O Jezus. Już zdaję sobie sprawę, że różne rzeczy się robi z drewna. Bo to było clue mojej wypowiedzi. Ale przy okazji chciałem przekazać, że ja po prostu lubię drewniane rzeczy. To też jest problem, bo to nowa gra z nowych gier nie chce sobie robić spoilerów. Inaczej jest z grami z NES. To fabuła to pretekst, to prawda. Zgadza się, absolutnie. O! Jakiś śmieszny biom kościany. Czy ja powinienem wziąć jakiegoś dinozaura? Może niebieskiego wezmę, bo mam 12 żyć. To może tak, nie weźmy żadnego na razie i zobaczmy, jak ten level będzie wyglądał. Jesteś fanem tego uniwersum. Znaczy ja nie jestem, ale... Nie wiedziałem, że ty jesteś. Przypomina mi to, wiecie co? Był ten hack do kontry, który się określał mianem Kontra 7. Spada, zapada się, halo! Świetnie. Skąd mam wiedzieć, jak ty będziesz szedł? Ale dziwnie. Dziwnie się poruszasz, ziom. O, dobra, zginął.
O! No! Te duchy, tych duchów się nie da zabić. W sensie one są niezabijalne. No i... widzicie co się dzieje? On się zatrzymuje w jakimś randomowym miejscu i zaczyna lecieć w jakąś randomową stronę. Ja nie wiem co się dzieje, nie wiem jak to zrobić. No stracę zaraz wszystkie te dinozaury, jak tak będę grał. Tylko na pewno chcę wziąć dinozaura. Dobra. Pamiętam, że robisz taki ruch, duszku. To już przynajmniej tyle wiem o was. No i... kurde, molno. Będzie jeszcze jeden? Nie ma jedzenia. Miałem nadzieję, że to już koniec poziomu. Ale panika. Panika gaming. Tam już na pewno był koniec poziomu. Szlak by to trafił. Dobra, ej. Pierwszy raz biorę to. Słuchajcie. Bo się po prostu boję, że zmarnuję wszystkie życia i nie przejdę tego poziomu. On sobie określa jak chce, kiedy zdaszuje. To jest nieprawdopodobne. Wszystkie te rzeczy są przewidywalne, a ten duszek jest... jakiś tragiczny. No i co teraz mam zrobić? Nie przeskoczę go, bo za wysoko leci. No dramat jest z tym duchem. Co mnie obchodzi życie, jak ja nie mam dinozaurów? Ale mnie czeka tu jeszcze jeden duszek chyba po drodze, nie? Tak. I straciłem wszystko! Dobra, biorę tego teraz, latać będę, trudno. Muszę ostrożnie lecieć, bo ten duszek się tu pojawi. On prawdopodobnie poleci w moją stronę. Ale ja nie wiem jak ja zawalczę z bossem, tym dinozaurem. Nie zawalczę. On się nie nadaje do walki z bossem. Bo on tylko zrzuca kupy. No dobra, no to było łatwe tym, ale... kurde. Dobra. Ty jakoś strzelasz? A, tak strzelasz. No taki nie za trudny jesteś, no ale... what the fuck? Halo? Okej. Trafiłem go raz. O kurde, to będzie wesołe. Dobra, ptak był dobry do przelecenia tego i wydaje mi się, że mogę też tego bossa trafiać tym ptakiem. Wiecie jaki jest ten problem, że ja jakbym tylko zrozumiał w jaki sposób unikać tych, tych duchów, to już bym dał radę, ale... o, widzicie? Mogę, no, mogę go trafiać. Nawet lepiej, że mam tego ptaka. Dobra, teraz ten gość będzie strzelał głową i ta głowa tak dziwnie poleci. Jak stoję tutaj, jestem bezpieczny. I teraz nie za bardzo mogę do niego strzelać, więc muszę czekać, aż znowu będzie na dole. O, dobra. Chyba nie, w ogóle on mnie chyba nie sięgnął. A dzięki, że ciekawa. Ja też uważam, że ona jest strasznie ciekawa. Szczególnie patrząc na to, że jest mało, jakoś tak mało się o niej mówi, jak się opowiada o gierkach z tamtych czasów. Dobra. Teraz, co będzie go wyróżniało, jak jest czerwony? To jest ciekawe. Chyba strzela jedną więcej kulką?
Wydaje wam się? Nie? Strzela jedną kulką więcej. To jest takie samo. O nie! O nie! To będzie ciężko teraz. Ty będziesz latał teraz, spoko. Straciłem ptaka, ale dramat. Dobra, głęboki wdech, bo to jest trudne będzie. Muszę go teraz przejść, bo będę miał lipę straszną. Teraz wróg. Ej, ale mam stresa. Ja wiem, że to jest proste i to jest proste, naprawdę to. Ale jak widać, mogę popełnić błąd jakiś głupi i stracić HP. Zastanawiam się, czy nie byłoby tu lepsze. O, to ja zrobiłem. Dobra, jest git, jest git. Bumerang pewnie byłby tu lepszy, bo on się przebija przez przeszkody, więc myślę, że przebijałby się też przez. Dobra. Okej, wiem mniej więcej, gdzie go baitować, żeby strzelał. Ja się zawsze boję, że on raz odwali i poleci w innym kierunku. No przeleć. Co ja zrobiłem? Nie wierzę, że to zrobiłem, zepsułem, przegrałem. Ja pierdzielę, przecież ja teraz tego nie zrobię. To jest bardzo istotny, bo... Bo nie mam ani czerwonego dinozaura, który strzela dalej niż niebieski. Ej, to dobre pytanie. Prawdopodobnie mogę. Wiesz, że się nawet nad tym nie zastanowiłem? Ta, mogę, no. Wow! Chyba jestem bezpieczny tam w rogu, nie jestem pewien, ale... Ale bałbym się to sprawdzić, szczerze mówiąc. Wszystkie dinozaury straciłem! Wszystkie! Nie no, czasem się przebijał przez ten, przez czerwone. Wszystkie dinozaury straciłem! Wszystkie! Nic nie mam! What? Tak daleko? Jak to daleki skok jest? Dobra, spróbujemy najpierw bez dinozaura. Huh. Czyli byliśmy prawie na końcu. Można mieć nieskończone power-upy. Zmieniać tylko cyferki w plikach gry. No ale to jest błąd tego, że wszystkie te, że ten kod jest jawny w takim razie. No chyba, że zrobili to celowo, żeby można było to zmieniać. No to też jest jakaś opcja. No i spadła mi ten, ale no
nie miałem prądu już. Jedzenia potrzebowałem. Chciałem się spieszyć. No, dobra. To nie był trudny poziom. No tylko, że teraz nie mam niebieskiego dinozaura. Nie mogłem sprawnie zawrócić, bo nie mam niebieskiego dinozaura. Expecto! Momentium! Nie mam teraz nawet broni, żeby znaleźć niebieskiego dinozaura. Foka! Tego potrzebowałem! Foka mi pomoże! Nie! No przecież... Chociaż znając życie, byłby tam bakłażan. O nie! Tam też była rzecz... No i wiedziałbym to, tylko nie mam broni też! Foka lepsza niż niebieski, patrzcie to! Nie mogę iść na spacer, bo nie mam niebieskiego dinozaura. Może wezmę tą fokę. O Jezus, bo żeby mieć chociaż jakąkolwiek poduszkę. Jakbym umarł. Okej. Dobra, tak skaczecie. Czyli generalnie nie powinniście być jakimś trudnym przeciwnikiem. Pingwiny! Pamiętamy pingwiny. Nie lubię pingwinów. Wow, tu inaczej działacie. Wow, nice. Dobrze wiedzieć. Niebieski! O. Warto? Warto? Dobra, warto. No, halo! Czemuś nie nabrał prędkości, jak cię prosiłem. Błagam, nie rób mi tego. Niebieski dinusiu. Potrzebuję cię. Naprawdę. Potrzebuję cię jak nigdy. Muszę sobie odnowić posiadane dinozaury. Bo ja się zbliżam do końca gry. A dinozaurów nie przybywa, tylko ubywa. Że będę miał straszny problem, żeby je ukończyć, no i wtedy będzie cały stream Adventure Island. Na razie był jeden poziom, z którym miałem problem, jak widać. I jeden, który mi zresetował całą grę. O Jezu, nie! Patrzenie na czat mi nie służy czasem. To jest ciekawy ten styl gry, dlatego że ja z jednej strony lepiej by mi poszło, gdybym się nie spieszył i delikatnie sprawdzał za każdym razem. Wiedziałem, po co ja to zrobiłem. Delikatnie sprawdzał za każdym razem, co przede mną stoi, nie? No i tak. Ale niestety nie mogę sobie na to pozwolić, żeby na każdym kroku sprawdzać, co jest przede mną i powoli sobie grać, bo mam ten licznik głodu, nie? Dlatego to jest takie ciekawe zestawienie tych dwóch rzeczy. Moim zdaniem. I w przypadku trójki to się bardzo dobrze sprawdza, bo naprawdę większość poziomów w późniejszym etapie daje ci to poczucie, że ten pasek głodu cię zabije. I musisz się tak jednak trochę pospieszyć. O, co ja zrobiłem? Jak głupio straciłem tego dinozaura. No of course. Jakbym podskoczył tutaj, to bym zginął. No i mój niebieski stracony. Jesus. Expecto momentum.
Cieszę się, że cię to rozbawiło, Wilgax. Naprawdę byłem święcie przekonany, że to będzie żart tylko dla mnie. Branie foki to jest naprawdę spore ryzyko. Na level, który nie jest pływający. No i jeszcze, aha, oni mi dali ten młotek, żebym ja mógł się wyrobić w czasie. Ej, tam można było pójść w ogóle dołem, śmiesznie. What the fuck? Co to było? What the fuck? Jak rozwaliłem ten... Rozwaliłem tą kulę śnieżną i wypadły z niej inne kule śnieżne i mnie zabiły. Mogę sobie z zasady żyć spokojnie. O, tu jest jakieś wejście tajemne. Właśnie, bo ja nie wiedziałem. Chciałem zobaczyć... Wiedziałem, że tam coś będzie. Specjalnie tam zaskoczyłem, ale myślałem, że tam będzie półka. Ej, chcę to zobaczyć. Chcę wiedzieć, co tam jest, wiecie? Ty, nic tu nie ma. Po prostu sobie przeszedłem dołem. A co gorsza, nie złapałem mięsa, które było po drodze. Świetnie. Doskonale wręcz. No i pierwszy zgon, słuchajcie. Jej! What the hell? Oho. No. HP! Dajcie mi jeść! Jeść! Nie! Jedzenie już tu było! No, o! Tak trzeba było to zrobić. Foka! Tak jest! Jest młoda foka! Foka niż nic, no coś. Szkoda, że straciłem właśnie mojego niebieskiego dinusia, ale to nic. Może jeszcze przejdę ten poziom. Byłoby fajnie zobaczyć, co jest dalej. Nie! No to jeszcze raz. Nie mam na was czasu spadać mi stąd. Dobra, udało się. Żyję. No, jabłko. Cokolwiek. O! Nie! No, wiedziałem, że spadnę. O, właśnie. Ciekawe, co tu będzie. O, damn! Panie! I znowu należy żyć. Świetnie. Teraz mam, jestem na mięsie, to już mogę sobie spokojnie trochę luźniej żyć. Uff. 56% trochę zalotuje byłem tranzytorem. Myślę, że Infinite Continuous ma. Trzymam kciuki, że tak jest. Bo naprawdę będzie źle, jeśli się okaże, że całą grę będę musiał robić jeszcze raz. Ona, dlatego mówię, że ona była mało znana. Czy dla Pegasusowców, czy dla Nesowców mam wrażenie, że nie dostała takiej rozpoznawalności, jaką by mogła. A raczej jaką ja bym chciał, żeby ona dostała. Bo uważam, że jest naprawdę warta tego, żeby ją kojarzyć chociaż. Nie mówię, że musi być ulubioną grą kogokolwiek, jeśli chodzi o NES-a. Ale naprawdę jest warta tego, żeby ją po prostu kojarzyć chociaż, nie? Moim zdaniem.
Okej. Ach, chcieliście mnie jeszcze wykolesiować tym morsem. Już jestem przyzwyczajony. Już umiem. Ja już wiem, ja już pamiętam. Coś powiem, bo chodzi o to, że ta gra ma taki fajny poziom trudności, na tyle zbalansowany dla mnie. Ja wiem, że to wygląda, jakbym robił głupie błędy. No i częściowo to są głupie błędy, ale wiążą się one też z tym, że gdzieś tam ciąży nade mną ten licznik czasu. Ale ten poziom zbalansowania tego poziomu trudności spowodował, że się strasznie wkręciłem. Nie wiem, czy to po mnie widać, czy nie. Czy wydaje wam się, że jestem taki sam jak zwykle? Czy trochę ten? Ale ja czuję, że jestem dużo bardziej wkręcony, tak pozytywnie. Jest bardzo dobrze, się po prostu bawię przy tym. I tak naładowany jestem. Strasznie fajnie jestem naładowany. Dobra, zobaczmy, co tu się będzie działo. Krabik. Gdzie ja muszę... Skąd miałem wiedzieć, że on tak zrobi? Powinienem wiedzieć, że on tak zrobi? Nie wiedziałem, że on tak zrobi. Mając go, będę miał dużo prościej, żeby nauczyć się ataków tego bossa, bo nie wiem, co on zrobił. To dziwne było strasznie. W sensie, czy on specjalnie w moją stronę uderzył? Nie wiem, nie mam pojęcia. To będzie ciężko go trafić. Aha. Dobra, chyba wiem, o co chodzi. Bo wiem, co jest 5. Nie zgrałem się czasowo teraz. Będą 3 teraz. Tak. Wiedziałem, bo się ślizgałem się za bardzo. Ejajaj, ostatnie życie. Niedobrze. Nice! Dobrze. Kurde, patrzcie to, jak go rozniósł.